Baśnie z Somalii. A folktale from Somalia. Mądra kobieta, a clever woman. I szejk, który popełniał błędy. And a sheikh who made mistakes. Był sobie raz szejk, który nabierał wody dla ludzi z jego wioski. Once there was a sheikh who was drawing water up from the well for the village people. I zakochał się w jednej z kobiet. One of the village women he loved. Ale ona była zamężna. But she was married. Kiedy więc ona posłała swojego syna do tej studni, when she sent her son to the well, on powiedział, he said, nie, 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 ty nie możesz brać wody ze studni, ty jesteś za mały, przyślij tu swoją matkę, żeby przyszła po wodę. No, 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 you can't take the water. You are too small. Send your mother to fetch the water. No i w końcu ona przyszła. So at last she came. Wtedy on zaczął opowiadać jej komplementy o jej mądrości, o jej pięknie. Then he started to flatter her cleverness and beauty. W końcu i ona się zakochała w nim. At last she fell in love with him. Ale ona nikomu nie powiedziała o swoich uczuciach. But she didn't tell anyone how she felt. Tylko przemyśliwała to i była coraz bardziej cicha. And grew silent and thoughtful. Po prostu poszła z powrotem do swojego domu. She just walked back to her house. Postanowiła omówić to wszystko ze swoim mężem. She decided to discuss it with her husband. Ona powiedziała, wiesz, ja myślę, że ja się podobam temu mężczyźnie. I think this man likes me. I on chce, żebym ja się zgodziła na spotkanie z nim potajemnie. And he wants me to agree to meet him secretly. Nie wiedziałam, co zrobić. I didn't know what to do. Więc postanowiłam ci o tym wszystkim opowiedzieć. So I decided to tell you. Tak, żebyśmy razem rozwiązali ten problem. So that we can get out of this problem bez żadnej kłótni czy skandalu. Without a fight or a scandal. No przecież jestem mężatką, since I am a married lady. Musimy go jakoś zniechęcić. Ale jak? We must discourage him. But how? Więc oni rozmawiali bardzo długo. So they talked for a long time. I postanowili, że ona jednak musi wyjść z domu i powiedzieć mu, że jej mąż wyjechał i że może jednak spędzić z nim cały wieczór i całą noc. And they decided she must go outside and tell him the husband has gone away and she can be with him all evening and all night. Potem, jak tylko szejk przyjdzie do ich domu, jej mąż musi wrócić do domu i zapukać do drzwi, które będą wcześniej zamknięte. Then, as soon as the sheikh has come, her husband must come home and will knock at the door, which she will have locked. Od razu żona przebierze szejka w kobiece ubrania i będzie udawać, że to ona rozmawia z kobietą. At once the wife will dress the sheikh in women's clothes to pretend he is a woman.
A więc kobieta poszła do studni, żeby zaczerpnąć wody. So the woman went to the well to get water. Jak tylko on zobaczył ją, szejk zaczął błagać, żeby spotkała się z nim sam na sam. As soon as he saw her, the sheikh begged her to meet him alone. Ona wcześniej nigdy mu nie odpowiadała na takie prośby. She had never answered him before, ale tym razem powiedziała. But this time she said. Wielki człowiek ma wiele oczu. A great person has many eyes. Co znaczy, że on umie zrozumieć wszystko. Which means he can understand everything. Więc ja zrozumiałam, czego ty pragniesz. So I have understood what you want. Byłam cicho aż do teraz, ponieważ mój mąż był wciąż obecny. I was silent up to now, because my husband was present. Ale teraz wyjechał. But now he has gone away. Teraz mamy szansę. Now is our chance. Przyjdź do mnie. Come to me. I możemy rozmawiać i robić, na co tylko będziemy mieli ochotę. And we can talk and do whatever we like. Och, ale szejk był szczęśliwy i podekscytowany. The sheikh was very happy and excited. Kiedy mogę przyjść? Pytał. When can I come? He said. Przyjdź, jak tylko odmówisz swe wieczorne modlitwy, powiedziała. Come as soon as you have said your evening prayers, she said. A więc ustalili wszystko od razu, ale potem on zaczął rozmyślać. He agreed at once, but then he grew thoughtful. No tak, ale co ja powiem mojej żonie? Myślał. What can I say to my wife? He thought. Ja nigdy przecież nie wychodzę wieczorami. I never go out in the evening. Muszę podać jej jakiś dobry powód, albo ona będzie coś podejrzewać. I must give her a good reason, or she will suspect something. W końcu zdecydował, że powie swojej żonie, że będzie aż do 10:00 poza domem tego wieczora. At last he decided to tell his wife he would be out till 10:00 that evening. Dlaczego? Zapytała jego żona. Why? Said his wife. Przecież to bardzo nietypowo. This is extraordinary. Nigdy nie wychodzisz z domu w nocy. You never go out at night. Ale on powiedział, but he said. Jest taki werset w Koranie, który jest bardzo trudny do przetłumaczenia. I ponieważ ja jestem szejkiem, ludzie poprosili mnie na spotkanie, żebym wyjaśnił im ten werset. But he said, there is a verse in the Quran which is very hard to translate. And since I am a sheikh, people have called me to a meeting to explain it to them. O, to bardzo dobrze, ona powiedziała. Jeśli chodzi o religię, to oczywiście musisz iść. O, that's good, she said. If it is about religion, of course, you must go. Więc wyruszył do domu swej ukochanej kobiety. So off he went to the woman's house. Jak tylko wszedł, ona rozłożyła piękną matę i podała mu herbatę.
as soon as he entered, he put down the beautiful and gave him tea. Zanim skończyli, jest herbatę. Zanim on skończył swoją herbatę, ona zamknęła drzwi. Before he had finished his tea, she locked the door. Tak jak to ustaliła ze swoim mężem, agreed her husband. Jak tylko zamknęła te drzwi na klucz, as soon as she locked the door, on zaczął stukać i krzyczeć: żono, żono! Nie mogłem się dostać do autobusu, więc wróciłem. He knocked and shouted, wife, wife, I couldn't get a bus, so I have come back. Kiedy tylko to szejk usłyszał, as soon as the sheikh heard that, że ten mąż nie był w stanie wyjechać, that the husband had been unable to leave, był zszokowany, był bardzo zaskoczony. He was shocked. Żona wyszeptała, the wife whispered, jesteśmy w niebezpieczeństwie, we are in trouble. Mój mąż wrócił, my husband has come back. Co teraz zrobimy? Powiedział ten szejk. What shall we do? He said. Już wiem, I know. Ona powiedziała, she said. Włóż moją suknię i ja cię ukryję. Put on my dress and I will hide you. Więc jeżeli on zapyta, kto to tam rozmawia, ja powiem, że to pokojówka, którą mam. So if he asks who is talking, I will say it's a housemaid I have. Więc dała mu suknię, którą on włożył na siebie i wtedy dopiero ona otworzyła te drzwi. So she gave him the dress and he put it on and she opened the door. Owinęła twarz szalem i udawała, że jest bardzo onieśmielona. She wrapped her scarf around her face and pretended to be very shy. Mąż wszedł do środka, the husband came in i powiedział, and said, żono, przyniosłem ci worek kukurydzy. Wife, I have brought you some maize, a sack of it. Och, jak cudownie, powiedziała żona. Oh, how lovely, said the wife. Ty to masz szczęście, powiedział mąż. You are lucky, the husband said. Ta pokojówka jest tutaj, ponieważ kukurydza jeszcze nie była ubijana, a jest jej bardzo dużo. That housemaid is here because the maize had not been yet pounded and there is so much of it. Przynieś no moździerz i tłuczek i pozwól, żeby ona już zaczęła ubijać. Bring the mortar and pestle and let her start pounding. No i szejk zaczął ubijać kukurydzę. So the sheikh started to pound. A mężczyzna usiadł obok niego. The man sat close beside him. I szejk musiał cały czas mieć swoje plecy pochylone i bez przerwy ubijać kukurydzę. And the sheikh had to keep his back turned and go on pounding. On musiał ubijać i ubijać i ubijać tę kukurydzę. He had to go on and pound the maize. Dlaczego ten mąż nie odejdzie na krok? Powiedział. Jestem już wykończony tym ubijaniem tej kukurydzy. Why this husband go away? He said.
I am so tired of pounding all this maize. Ubijał, ubijał, he went on and on, aż cała kukurydza już była ubita. Until all the maize was pounded. I jak tylko skończył, as soon as he had finished, żona powiedziała, the wife said, no bardzo ładnie sobie poradziłaś. Teraz możesz odejść. Well done. You have done well. You can go. Więc szejk popędził do domu. So the sheikh rushed home. Ale on był wciąż w tym kobiecym ubraniu. But he was still in a woman's dress. Jego żona była w ciężkim szoku. His wife was shocked. O! Ty jesteś w kobiecym stroju. Oh, you are wearing a woman's dress. Przecież wiesz, że w Koranie jest napisane, że gdy mężczyzna jest ubrany w kobiecy strój, to wielki grzech. You know, the Quran says that for a man to wear a woman's dress is a great sin. Och, nie mogłem nic na to poradzić, powiedział szejk. Oh, I couldn't, the sheikh said. Właśnie omawialiśmy ten werset w Koranie, który przywołuje szatana. I wiesz co? I ten szatan przybył we własnej osobie. We were discussing the verse in the Quran, which calls Satan the evil one. And he came himself. Od razu zaczął wszystkich bić. At once he began to beat everyone. I na szczęście w pobliżu mnie znajdował się kobiecy strój. And luckily there was a woman's dress near me. Włożyłem więc te ubrania na siebie. I put it on. A przecież nawet szatanowi byłoby wstyd podnieść rękę na kobietę. Więc pozwolił mi uciec. And even Satan would be ashamed to beat a woman. So he let me run away. O, powiedziała żona szejka. O, the wife said. W takim razie zrobiłeś bardzo dobrze, że uciekłeś. Nawet jeżeli musiałeś uciekać w kobiecym stroju. Then you did very well to escape. Even if you had to wear a woman's dress. Następnego dnia przy studni, the next day at the well, kobieta podeszła znów do szejka i powiedziała. The woman came to the sheikh again and said, mój mąż wyjeżdża dziś wieczorem. My husband is going away tonight. Tym razem jestem pewna, że wyjechał. Przyjdź do mojego domu. I am sure he will have gone. So come to my house. O nie, nie, powiedział szejk. Oh no, said the sheikh. Ja nie chcę ubijać kukurydzy przez cały wieczór. I don't want to pound maize all evening. Jeśli będę chciał to robić, to ja mam dużo u siebie w domu. If I want to do that, I have plenty of maize at home.
Bye.